Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam zaszczyt dzisiaj przedstawić legendarną działaczkę niepodległościową w czasach komunizmu i w czasach obecnych, panią Jadwigę Chmielowską. Pani Jadwiga w latach 70. uczestniczyła w opozycji antykomunistycznej, następnie brała aktywny udział w tworzeniu i zarządzaniu Górnośląską Solidarnością. Po wybuchu stanu wojennego zaangażowana w druk i kolportaż prasy podziemnej. Działała czynnie w Solidarności walczącej jako przewodnicząca oddziału katowickiego. Była również przewodniczącą Krajowego Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej. W latach 1988-1993 współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej. Współpracowniczka Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, zaangażowana w pomoc ugrupowaniom niepodległościowym w republikach sowieckich. Posiada również olbrzymi dorobek w pracy redaktorskiej. Przewodniczyła takim organizacjom jak Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym. Obecnie przewodniczy Ruchowi Edukacji Narodowej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez rząd RP na uchodźstwie oraz Krzyżem Semper Fidelis przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem za Zasługi wobec Litwy. Życiorys pani Jadwigi jest bardzo bogaty, ale myślę, że przyszliśmy tu słuchać pani, tak więc oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Niestety, mimo wysiłku, to naprawdę bardzo wielu osób, nie tylko z Polski, ale no, z całego bloku sowieckiego, byłego, bo i swoje zasługi mają i Czesi, i Gruzini, i Litwini, i Ukraińcy, no to jednak nam się nie udało. Ja uważam, że myśmy tę wojnę, którą rozpoczęliśmy w 80 roku, byśmy ją w sumie przegrali. Bardzo podobnie potoczyło się ta pierestrojka, czyli ta transformacja. Bardzo podobnie potoczyła się we wszystkich tych krajach. Zostały one w sumie zdewastowane, mniej lub bardziej. Ja pozwolę sobie się po prostu popatrzeć znowu. Mówiono na początku tej transformacji, że Europa od nas oczekuje pewnych zmian. Zaczęto nas szkolić. Pieniądze zostały wydawane na firmy szkolące nas, czyli wracamy z powrotem do krajów zachodnich. I zostaliśmy taką postkolonią, prawda? I ekonomicznie postkolonią. I zostaliśmy mentalnie postkolonią, czyli brak wiary w swoje siły i swoją moc sprawczą. Czyli, że ja mogę się przeciwstawić wójtowi, sołtysowi, ale również ministrowi. I taka jest wyuczona jak gdyby bezradność. I to jest w sumie najgorsze, bo nawet ta dewastacja przemysłu, ja oczywiście mówię hasłowo, czyli od sprzedaży uzdrowisk i sanatoriów do sprzedaży i zniszczenia hut, kopalń, stoczni, przemysłu cukrowego, praktycznie całego przemysłu. Czyli jeśli ja mówię o dewastacji przemysłu, czy dewastacji ekonomicznej, mówię o tym wszystkim. I trzeba wiedzieć, że zarówno w Magdalence, jak i przy Okrągłym Stole wyselekcjonowano tę klasę polityczną, nazwijmy ją klasą politykierską, bo to nie są politycy, to są politykierzy. Mówiono ludziom, że oto Solidarność przejmuje władzę w kraju. Ona ją nie przejęła. Przejęli ją wytypowani ludzie, o których od początku wiadomo było, że są przygotowani też przez Kiszczaka, przez zaproszenie do Magdalenki. Dlaczego ja mówię o tych rzeczach historycznych sprzed 25 lat?
a do tego, żeby wiedzieć, co można zrobić, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę, co się wydarzyło, czyli najpierw diagnoza choroby, a potem lekarstwo. To, kto nam rządzi, kto nami rządzi, prawda, czyli tą klasę obecnie polityczną, to najlepiej widać w tych taśmach podsłuchowych, które co pewien czas tam nam pokazują, i te taśmy z Serafina sprzed, nie wiem, roku, czy nawet dłuższego czasu, i te w tej chwili, prawda? Czyli głównie chodzi o to, że nie sam język nawet, czy to jest język środowiska półświadka, czy środowiska żuli, chociaż moje znajome, te takie chłopaki z podwórki z piwem, które koło bloków się kręcą, to one nie używają takiego języka jednak mimo wszystko, ale powiedzmy, nawet jeśli idziemy pod uwagę, co oni mówią, to zwróćcie Państwo uwagę, że z dodrukowaniem pieniędzy oni mają rację. Ale nie było to wypowiedziane w tym sensie, że dla dobra Polski, jak fajnie, że my nie mamy euro, bo w razie wielkiego kryzysu, krachu, do czegoś strasznego, jesteśmy w stanie dodrukować pieniądze, prawda? Czyli nie było to myślenie propolskie, proekonomiczne, tylko było to myślenie, no dodrukujemy, to opozycja przegra, czyli jest to myślenie, kto będzie w tym żłobie bliżej, prawda? Czy nasza banda, czy banda z drugiego podwórka. To jest straszne. I nauczyłem sobie zdać z tego sprawę, że kompetencje i poziom intelektualny ludzi, którzy nami rządzą, rządzą we wszystkich partiach, jest naprawdę niski. I jedyną szansą, powtarzam to od 25 lat, a teraz błagam wręcz o samoorganizację społeczeństwa. Nie będzie wolnej Polski, nic się nie zmieni, trzeba albo się bić, albo brać paszport i uciekać z tego kraju. Z tego kraju. Bo to jest mój kraj, moja ojczyzna, ale ona jest przez grzech zaniechania społeczeństwa doprowadzona do ruiny. I pan profesor Nowak, ja mówię o Andrzeju Nowaku, profesorze z Krakowa, mówi to samo, dokładnie to samo, że albo będziemy o Polskę walczyć, albo Polskę należy opuścić. Bo tutaj przyszłości nie będzie żadnej. Żadnej. W momencie, kiedy mamy degradację przemysłu i nie ma pracy, młode pokolenie będzie uciekało. Jeśli jeszcze teraz mamy resztkę zakładów dobrych, a one zostaną sprzedane, to my stracimy następne miliardy. Przykład. Nie mówi się, że sprzedanie ciepłu, czyli zakładów chemicznych, Kuczykowi doprowadziło do tego, że w Azotach, koncernie, bo to jest koncern, prawda? Te Azoty się połączyły z wielu miast. Jest przewaga kapitału już prywatnego i Kulczyk może sprzedawać komukolwiek innemu, a ten może sprzedać Rosjanom. I w momencie, kiedy do Rady Nadzorczej dostanie się przedstawiciel kapitału obcego państwa, to my stracimy grafen. Grafen produkowany jest w zakładach azotowych. Tu nie chodzi o nawozy sztuczne. No to jest mniej istotne. Chodzi o grafen, czyli o miliardy. Bo to jest rewolucja w przemyśle elektronicznym i to jest rewolucja w przemyśle zbrojeniowym. Chodzi o wytrzymałość powłok.
Jeśli czołg przykładowo pokryjemy grafenem, to wystarczy bracha paromilimetrowa i taki czołg może przeciwstawić się dywizji. Więc proszę Państwa, teraz jest zamach na polską myśl techniczną, żeby innowacyjności nie było, żeby to wszystko po prostu się zniszczyło. I jeśli my dopuścimy do tego, że w kolejnych wyborach, a zbliżają się wybory teraz w listopadzie, są to wybory w sumie najważniejsze, bo wybieramy ludzi, którzy bezpośrednio decydują o naszych podatkach w gminie. Oni decydują, czy droga będzie naprawiona, czy nie. A z kolei dopiero mając doświadczenie na poziomie lokalnym i regionalnym, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy osoba, którą wybraliśmy, nadaje się do czegokolwiek. I dam jeszcze raz przykład profesora Nowaka. Nasze środowisko zapytało go, czy nie chciałby kandydować na prezydenta za rok. I on odpowiedział, że przecież on jest naukowcem, ma tyle planów, chce coś napisać, jeszcze wykłada i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie, bo no, mam inne zajęcia, mam inne sprawy. I dopiero później, w momencie zachęcania, stwierdził, że jedno, jeśli zbierzecie 500 tysięcy podpisów, to pomyślę. Czyli zobaczcie, ludzie wartościowi, i mówię to od razu na tej dużej polityce, ale tej małej, gminnej, na poziomie sołtysa, wójta, burmistrza, jest to samo. Do rad powinniśmy wybierać ludzi, których uważamy, że są najlepsi, że są najbardziej szanowanymi osobami i że sprawdzili się w pracy społecznej za swoje pieniądze, w swoim czasie wolnym, na swoje konto, prawda? Czyli, że oni potrafili skrzyknąć ludzi do obrony przedszkola lub budowy mostka jakiegoś. I trzeba pamiętać, że przyzwoici ludzie teraz, w tym państwie postkolonialnym, jakim jest Polska, którym Polska się stała przez grzech zaniechania, przez takie, a dobrze będzie, jakoś to będzie, ludzie uczciwi do polityki pchać się nie chcą. Część z nich uważa, że nie będę wchodził w to bagno, bo i tak ochlapią mnie, i tak nie mam szans, a burmistrz, wójt i sołtys i tak zrobi swoje, a ja podpadnę. Albo no, uważa, to i tak nic nie da. A jeśli nawet spróbuje, to te chwasty go zagłuszą. Po prostu go zagłuszą. I on nie będzie mógł stać i zrobić nic. On się będzie boksował. On się będzie boksował w tychy, przyzwoite radny. Zablokował wiele głupot, które chciał zrobić pan prezydent i chcieli radnego wyrzucić z pracy, żeby go uciszyć, żeby mu zamknąć buzię i żeby go zniechęcić. I tylko dlatego, że mieszkańcy stanęli w obronie, prasa nagłośniła, udało się, bo się wystraszyli. I nie może być tak, że przyzwoici ludzie w państwie się boją. Bać się powinni ci, którzy czynią zło, czyli ludzie bez kompetencji, którzy pchają się na stanowiska i ludzie, którzy pchają się dla stanowiska tylko dlatego, żeby zapełnić swoje kieszenie i swoich pociotków. Zobaczmy na Ukrainę. Przecież tam Majdan to była taka rewolucja solidarnościowa z 80 roku. Trochę inaczej, prawda? To wyglądało. Ale ci ludzie zrozumieli, że dla nich jest wybór albo Moskwa, albo podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią. Oni wiedzą,
że Unia może grozić im ich przemysłowi, który i tak już jest zdewastowany. Oni zostali pozbawieni armii. Im kazano oddać broń nuklearną, bo niby im Wielka Brytania, Rosja i Stany Zjednoczone w Budapeszcie w 1994 roku gwarantowały bezpieczeństwo, niepodległość, bezpieczeństwo granic. I mimo tego oszustwa oni wiedzieli, że albo cywilizacyjnie oni idą do Moskwy, albo oni się wiążą z Zachodem. I dlatego oni postanowili walczyć. I zobaczcie, jak propaganda rosyjska, bo musimy wiedzieć, że jeszcze działa propaganda antypolska, zarówno Zachodu, jak i Wschodu, która ma nas pozbawić chęci walki. No i tutaj też, prawda, było, że Ukraina to prawy sektor, to banderowcy i tak dalej, i tak dalej. Z polskiego punktu widzenia ilość banderowców to jest kilka procent i to widać było w wyborach, a większość Ukraińców przyjęła bohatera teraz, nie Banderę i banderowców, tylko przyjęła obrońców Majdanu, czyli jak gdyby tworzy im się inny wzorzec, czyli tak jak myśmy patrzyli na powstańców kościuszkowskich, potem listopadowych, styczniowych, Warszawy, żołnierzy wyklętych i tak dalej, to dla Ukraińców jest obrońca Majdanu, prawda? Czyli ta niebiańska sotnia, która oddała życie za wolną Ukrainę. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeśli Polska się nie obudzi, to czeka ten kraj, bo to już Polska nie będzie. I trochę rację miał się minister Sienkiewicz, kiedy bardzo brzydko skomentował, że Polski już nie ma. Że to jest i kupa kamieni, bo tak jest. Na naszych oczach to się stało. Myśmy sobie pozwolili to zrobić, bo myśmy cały czas klaskali i wierzyliśmy, że Wałęsa, że minister Sikorski był w rządzie Kaczyńskiego również ministrem obrony narodowej. Nie może być tak, że ludzie bez kompetencji, bez kwalifikacji, ludzie, którzy zdradzają, są na stanowiskach. I jeśli Kaczyński nie wyczyści partii, jeśli on się nie otworzy na wszystkie środowiska, nie mówię o partiach politycznych, czyli Ziobrysta, Gowiniadzie i tych jakich jeszcze mniejszych, ale się nie otworzy na środowiska całkowicie. I to powinno być w wyborach samorządowych, że idzie polska strona szeroką ławą, to my przegramy wszyscy. To nie jest interes partii, bo mnie nie interesuje interes żadnej partii. Mnie interesuje interes państwa polskiego. I uważam, że na to już jest bardzo późno, bo już powinny w tej chwili być prawybory, czyli wszyscy przedstawiamy swoich najlepszych kandydatów, których znamy od pokoleń, tak jak było kiedyś od średniowiecza w starej Polsce. No, kto był rajcą miejskim? Dobry szewc, dobry rzemieślnik, dobry bankier, którego się znało od pokoleń. To był rajca. Rajca, który radzi o mieście. To nie mógł być, za przeproszeniem, żul z podbudki z piwem. A my takich mamy rajców miejskich, takich mamy ministrów, tacy ludzie nami rządzą. Dlatego apel jest do wszystkich stowarzyszeń, które działają na terenie danych gmin, danych powiatów, o próbę
wyłonienia nowej elity i dogadanie się, kto ma być wójtem, sołtysem, burmistrzem, prezydentem miasta, bo inaczej po prostu przepadniemy. Gdańsk, spółka komunalna została sprzedana spółce komunalnej z Lipska w Niemczech. I teraz całe zyski z gdańskiej spółki komunalnej idą do Niemiec i tam obniżono ceny biletów komunikacyjnych. Zapłacili za to kto? Gdańszczanie. I dobrze im tak, bo wybrali idiotów i złodziei na radnych i wybrali prezydenta takiego, jaki w ich imieniu sprzedał ich spółkę. I nie mówcie Państwo, że co można. Można, trzeba tylko chcieć. Akurat ja jestem z terenu, gdzie te rzeczy widać najostrzej, bo my mamy już wojnę. Jest ruch Autonomii Śląska, który chce oderwać Górny Śląsk z Polski. Zawsze chodzili w koszulkach Oberschlesia, plakaty, banery były pisane gotykiem w języku niemieckim. W tym roku już zrezygnowali z tego, zmienili taktykę. Ale to jest dalej to samo. I jak jest wojna, to granice podziału widać najlepiej. Propolska strona, jak na barykadzie, i antypolska. I co ciekawe, po stronie polskiej mamy PiS, PO, SLD, PSL, Ziobrystów i jeszcze parę innych stowarzyszeń. Grupy Gazety Polskiej, no mogłabym długo mówić, KPN-y, Solidarni 2010 i malutkie stowarzyszenia gminne. Po jednej stronie, łącznie z członkami Związku Górnośląskiego. I mamy stronę antypolską, w której mamy PiS, PO, SLD, PZL i mnóstwo malutkich stowarzyszeń, które potworzono tylko po to, żeby związane z rasiem były stowarzyszenia różne. Oni pozakładali mnóstwo stowarzyszeń i Związek Górnośląski i Ruch Śląski, prawda, który ma działać na rozwalenie państwa. Dlatego ja mówię, że mam perspektywę oglądu sytuacji w Polsce przez to, że jestem na terenie, gdzie ta wojna już od wielu lat jest prowadzona, gdzie widać bardzo dokładnie linię podziału, gdzie widać, jak wszystkich ludzi kompetentnych się zastrasza, wikła się w procesy. No, poseł z PiS-u, szef okręgu katowickiego, pozwał do sądu szefa klubu Gazety Polskiej w swoim własnym mieście. No ja uważam, że to jest chore, bo jeśli coś do siebie mają, to mają podyskutować, wyjaśnić przy piwie, dać sobie raz po mordzie i sprawa jest załatwiona, prawda? A nie włóczyć się po sądach. Jak ja coś do kogoś mam, albo podejrzewam, że ktoś się dziwnie zachowuje, dzwonię do niego i sprawę się wyjaśnia. W momencie, kiedy mamy pewność, że jesteśmy po tej samej stronie barykady, prawda? Chyba że strzelamy poza granicą barykady, prawda? I tak to w Polsce jest. Media ogłupiają, bo tak jak w tej chwili wojnę się prowadzi, teraz wojny hybrydowe, czyli nie ma tak jak kiedyś, wkroczyła dywizja, wiadomo gdzie front się ustawił. Teraz prowadzi się wojnę tak zwaną szarpaną, czyli zielone ludziki wylądowały na Krymie. Jakieś tam grupy kierowane przez GRU i KGB walczą w Donbasie. Już Słowiańsk na szczęście został uwolniony. I idzie propagandowa walka najpierw.
I pamiętajcie Państwo, że w wojnie hybrydowej i wojnie współczesnej ekonomia to są czołgi, artyleria, czyli ta broń ciężka, prawda? A środki masowego przekazu jest to broń masowego rażenia. Kiedyś puszczali w okopach gaz, a teraz gaz puszczają do naszych mózgów, żeby nam się przestało chcieć walczyć. Przestało chcieć walczyć. Dlatego media są bardzo ważne. Jestem w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Zarządzie Głównym Skarbnikiem. Udało się, że w Zarządzie Głównym wszyscy członkowie, czyli 13 osób, są dziennikarzami niezależnymi. Czyli my mamy oczywiście każdy swoje poglądy. Ja mam chyba najbardziej radykalne, no ale powiedzmy koledzy też sami myślą. Nie są na sznurku prowadzeni przez żadną partię. Dyskusje są czasem bardzo ostre, ale między nami dla dobra stowarzyszenia, nie mówię o dyskusjach politycznych, ale te dyskusje są po to i nawet walki, żeby wybrać drogę najlepszą dla stowarzyszenia, prawda? I ja bym marzyła sobie, żeby politycy w ten sposób pracowali. Na Śląsku teraz właśnie też, że mamy tam największą walkę, sprzedano, tak jak uzdrowisko w Ustroniu jest sprzedane, uzdrowisko w Wiśle chyba już w większości też sprywatyzowane, ale to są zakłady lecznictwa. Część z nich była budowana jeszcze przed wojną. Są zakusy na prywatyzację sanatorium w Rabce, które było ze składek województwa śląskiego jeszcze w drugiej RP, zbudowane dla dzieci ze Śląska, ale mogły oczywiście korzystać ze całej Polski. No, do tej chwili prasa śląska regionalna wygląda tak, że Niemcy mają wykupiony Dziennik Zachodni. Jest 5 tytułów związanych z Rasiem, czyli Śląski Zeitung, Jaskółka, Nowa Gazeta Śląska i jeszcze parę innych. I teraz założyć się jako spółdzielnie, ponieważ nikogo nie stać z Polaków, żeby móc prowadzić swoją gazetę, bo gdyby się super biznesmen nawet znalazł, to go zniszczą. Zniszczą go kontrolami, podatkami i wszelkimi innymi sprawami. Więc założyliśmy spółdzielnię, nie spółdzielnię pracy dziennikarskiej, tylko spółdzielnię ogólną. I tak jak Radio Wnet prowadzone przez Krzysztofa Skowrońskiego, znanego z Trójki zresztą, z Polskiego Radia, on prowadzi Radio Wnet, Kurier Wnet. Myśmy zrobili Śląski Kurier Wnet, czyli jest okładka śląska, jest środek ogólnopolski. Ja przywiozłam tutaj trochę tych egzemplarzy pierwszego numeru. Proszę się nie zdziwić, że jest napisana szóstka, po prostu składacz się pomyluje. Jak jest szósty numer Kuriera Wnet, to ta szóstka przeskoczyła też na tą śląską stronę. No więc nawet to będzie kiedyś biały kruk, bo się ukazał najpierw numer szósty, a potem będzie numer drugi, prawda? No więc trzeba zakładać stowarzyszenia, żeby ludzie się między sobą poznawali, umieli ze sobą współpracować i media, po prostu media, bo media pozwalają na komunikację ludzi między sobą. I najważniejsza rzecz to jest informacja. Do podjęcia decyzji potrzebna mi jest informacja, wiedza i doświadczenie. Czyli ludzie muszą mieć wiedzę, bo bez wiedzy zostaną oszukani. A pamiętajmy, że jak złodziej czy łobuz
przychodzi do naszego domu, to on nie ma bardzo strasznej mordy i napisane jestem złodziejem. Jest to przemiły człowiek, który do nóżek pada, rączki całuje i chce nas po prostu oszukać. I o tym trzeba wiedzieć. Ja bym tyle, proszę o jakieś pytania, dyskusje, no bo też bym chciała wiedzieć, co dzieje się tutaj w budowie. Budowa wcale się niczym nie różni od tego, co pani powiedziała. To, co się dzieje w dużym grajdole, to samo się dzieje w tych małych grajdolach. I tak jak tu pani zaznaczyła, że kiedyś ktoś przejął i uwłaszczył, i to mają tych ludzi, tak samo i tu się dzieje. Nie ma niczego innego, to jest to samo. I tak samo walka, jak to się mówi, można powiedzieć walka. Dążenie do poprawienia sytuacji, bym to tak powiedział, jest ciągła i ci, którzy cokolwiek próbują robić, to są zawsze napiętnowani, bo to tak będzie. Zawsze się wtedy pokazuje, że wokół człowieka się znajdzie wiele osób, które myśli inaczej i nie będą myśleli prawda, z pozycji dialogu, tylko od razu to jest oszołom, to jest wróg, to jest koniec, nie ma co z nim robić, tak dalej. Jest to smutne, bo często gęsto, wie pani, jeszcze jedna rzecz, która no tak dosyć drażni, bo często to tak się utworzyło, że nami mogą tylko rządzić ludzie wykształceni, prawda? I teraz tak się dużo pokazuje tych ludzi wykształconych, którzy nie chcą słuchać środowisk praktycznych, dolnych, którzy znają życie od dołu. I w związku z tym wyrabiają się różne takie niechęci, animozje. To jest smutne, to tak sobie trzeba powiedzieć uczciwie. Jeszcze jest jedna rzecz, która no, kolega tutaj przed spotkaniem mówił, że dosyć to dziwne jest, że nasz Kościół powoli zaczyna stronić od patriotyzmu, co kiedyś to było taką domeną też, prawda, że Polacy czuli się dobrze patriotycznie w Kościele. Kościół pamiętał o wszystkich rzeczach, które były dumą dla Polaka. Teraz jest tego coraz mniej. Jest to smutne. I mi się zdaje, że przyjdzie czas, kiedy będzie to pamiętanie. To, co pani powiedziała o PiS-ie. No. Ja jestem były PiS-owiec. Wykluczony. Dlatego, że miałem czelność mówić otwarcie to, co myślę. Jak widziałem coś złego. Jest paru takich ludzi, którzy, dobrze pani powiedziała, że Kaczyński chyba trochę nie słucha, a nie wszystkie wiadomości też do niego docierają. Trzeba powiedzieć sobie, że w każdej partii jest blokada na pozycji zastępców, prawda, sekretarzy czegoś tam jeszcze, do których docierają dokumenty. I nie wszyscy docierają do szefa, to wiadomo sprawa, bo nie mogą doczytać. Wszyscy by wszystko czytał, to by chyba był bez włosika na głowie już i strzępek nerwów. I jeżeli będzie umiał to wyczyścić, co pani powiedziała i zmobilizować tych ludzi, nie skłócać i przyciągnąć wszyscy, którzy myślą propolsko, to coś da. A jeżeli tego nie będzie, jeżeli znowu coś tam wyskoczy, zrobisz sobie strzał w kolano, już to parę razy ta partia zrobiła. No i jedna powinna być jeszcze ustawa w polskim chyba Sejmie, że wszyscy, którzy wchodzą do parlamentu, do senatu, wszyscy, którzy wchodzą do jakiegokolwiek zarządu powiatowego, wojewódzkiego, miejskiego, gminnego, powinni przynależność organizacyjną zostawić za drzwiami, że w tych gremiach powinno się mówić o kraju, o województwie, o mieście, o gminie, a nie rozgrywać partykularne potrzeby własnych organizacji. To jest zgubne i niedobre. Inaczej Polacy, będzie to
piękna rzecz będzie wtedy, kiedy będzie można usłyszeć, że Polska już jest Polską. Dziękuję. Dokładnie w ten sposób to wygląda, bo czasem się zastanawiam, że jak jest dyscyplina partyjna w Sejmie, no to po co tylu posłów? Wystarczyłoby, że przewodniczący każdej z tych partii no ma, jeden ma, nie wiem, 200 głosów, drugi 100 głosów i oni głosują. No po co płacić tyle pieniędzy? Poza tym, no jak słyszę czasem wystąpienia, interpelacje, czy jak oni tam zabierają głos, to jest mi po prostu wstyd. A jeszcze jest to, że ludzie, którzy trafiają do Sejmu, powinni mieć duże doświadczenie pracy społecznej, samorządowej, jakiejkolwiek politycznej na niższych szczeblach. On się powinien czymś wykazać. Mało tego, jeśli jest w komisji, to on się nie musi znać na szkolnictwie i na budownictwie przykładowo, prawda? Ale on się musi otoczyć ludźmi, którzy się na tym znają. I słuchać ekspertów i dyskusji między ekspertami. Tak, żeby to było wypracowane pod względem i zagrożeń, jakie są zagrożenia przy danych koncepcjach. U nas jest taki kura. O, wymyśliliśmy, że rozbieramy dach. No bo była dzisiaj bardzo piękna pogoda, prawda? I nikt nie pomyśli, że może za chwilę plunąć. No bo po co? Przecież zobaczcie Państwo te budowle. No zbudowali stadion w Warszawie, w którym dach się, nie wiem, nie otwiera albo nie zamyka. Wszystko przesiąga. Ja jechałem autostradą fragmentem, powiedzmy, drogi szybkiego ruchu dawnej Gierkówki. Ona może rok ma. Już jakiś skupią most pod Skierniewicami, już są objazdy, zwężenia. Trasa Katowice-Wrocław. Płatna chyba no, od roku, może troszkę więcej. Zjazdu na Nysę nie ma. Przejechałam wszystkie wsie między Opolem a Nysą. Jechałam, nie wiem, jakimiś drogami, gdzie ledwo się mijały samochody, ale za to poznałam ileś tablic w dwóch językach, nazwy i bardzo śmiesznie, bo Boguszowice i Boguszowic, czyli pisana ta sama nazwa, tylko innymi literami. No nie wiem, dlaczego to w ten sposób wygląda. Miałem wrażenie, że przekroczyłem jakąś granicę w ogóle i że dwa alfabety funkcjonują. No jakbyśmy tak gruziński mieli alfabet, no to rozumiem, że ta druga nazwa musi być w łacińskim albo w cyrylicy, żeby ktokolwiek przeczytał, nie? Ale tu, no dziwne. Profesor Franciszek Marek twierdzi, że a nawet dobrze, bo wszyscy widzą, że to były stare nazwy jeszcze sprzed, czyli z XVI, XVII, XVIII wieku. No i one są tylko pisane w ten sposób. Ale ten brak kompetencji, brak odwagi cywilnej walczyć o swoje, no bo właśnie, ja też na Śląsku ludzie z PiS-u zostali wyrzuceni. O! Ukarał pan poseł człowieka, który wymyślił Rondo Kaczyński. I jest Rondo. No jak się Polska cała zaczęła śmiać, że po posłowie coś się wypomerdało, no to zmieniło front. I mówi, bo tamto było brzydkie Rondo proponowane, bo miało reklamy. A on takie ładne Rondo bez reklam. Tylko że reklamy to były w centrum miasta, bo nikt na Zadubiu nie stawia reklam, prawda? Tylko miało być główne rondo w mieście, a jest no jakieś malutkie rondo koło kopalni w dzielnicy Halemba. No ale człowiek z PiS-u został wyrzucony. W Mysłowicach chciałbym zadać publicznie to pytanie.
bo to było miasto, w którym radni PiS-u głosowali przeciwko takiemu apelowi posła Plury teraz w Europarlamencie, żeby uznać język śląski i naród śląski. Znaczy o język śląski to na pewno chodziło, na narody już nie pamiętam, ale było to jedyne miasto, że trzech radnych, tam na czterech bodajże obecnych głosowało przeciwko. Różnie bywało, się wstrzymywali. No i w tej chwili zarząd komisaryczny PiS-u w tym mieście. No komisarzem jest facet, który pracuje z łaski członka, założyciela PiS-u, z kolei z innego miasta, który z ramienia PO chyba w tej chwili jest w Radzie Nadzorczej Parku i który ufundował z własnej kieszeni nagrodę Tacyta, to jest nagroda przyznawana przez Ruch Autonomii Śląska takim no najbardziej powiedzmy zacnym no, osobom dla Ruchu Autonomii Śląska oczywiście. No więc zobaczcie Państwo, jak to się przeplata wszystko, prawda? I to, że nie ma ruchów skutecznych, to ludzie się boją, no po co będę podskakiwał, jestem radnym w Cimiu Górnym Śląskim, albo w jakiejś innej mieścinie, prawda? Po co? Najlepsza jest forma do nóżek pada, rączki całuje, czyli dupę liże każdemu, kto jest troszkę wyżej i sobie awansuje. I mogę być zupełnym debilem, durmiem, leniem, jeśli przyjmę taką szatę ochronną, nic mi się nie stanie i będę awansował. Dla mnie na przykład jest tragedią to, że ministrami czy na wyższe stanowiska awansują ludzie, którzy nie mają doświadczenia. No kiedyś, żeby być głównym inżynierem kopalni, to trzeba było być po studiach, ale po studiach zaraz przychodził, to nie zostawał żadnym brygadzistą. On szuflował, tym kilofem ładował, był zwykłym najpierw ładowaczem, potem jakieś belki nosił. On przez pierwszy rok przechodził wszystkie stanowiska robotnicze, żeby potem, będąc brygadzistą, wiedział, że do jednej belki ilu ludzi musi posłać i że muszą być tego samego wzrostu, prawda? A gdyby on nie wiedział, o co chodzi, to on by sobie tak z głowy brał. I zobaczcie, że my mamy tych ministrów, który budzi się rano i ma, jak to się w filmie kiepskim mówi, pomysła. On ma pomysła, a my wszyscy na tym cierpimy, bo to idzie z naszej kieszeni i to bije w nasze rodziny i to wbije w ogóle w nasz kraj, prawda? A kraj powinien, co Polska powinna dawać? Bezpieczeństwo, czyli obronę przed agresją. Armia powinna nasza odstraszać potencjalnych agresorów. Powinna dawać bezpieczeństwo jednostek, czyli policja. I powinna gwarantować ludziom rozwój, czyli edukacja, służba zdrowia i możliwość awansu ludziom, którzy będą dla dobra wspólnego pracować. A my polityków nie mamy, czyli tych, którzy pracują dla dobra wspólnego, prawda? Bo polityka to jest rozumne działanie dla dobra wspólnego, prawda? Oni uprawiają politykierstwo, czyli działają rozumnie dla dobra własnego, a czasem są tak durni, że nawet nie działają rozumnie dla swojego własnego dobra i od czasu do czasu udaje się nam coś dowiedzieć. Wiecie, dla mnie to jest obłęd. Jak minister spraw wewnętrznych dał się podsłuchać? Słuchajcie, no dla mnie to jest absurd. Gdzie są służby kontrwywiadowcze? Przepraszam bardzo, jak ja chcę z kolegą porozmawiać i nie chcę, żeby nikt na świecie wiedział, że my się w ogóle spotykamy,
On zostawia swoją komórkę w samochodzie, cztery miasta dalej. Ja zostawiam komórkę u siebie w domu, jadę samochodem, który nie ma elektroniki. Zabieram kolegę albo wysyłam inny samochód, żeby mi go przywiózł na spotkanie i nikt nie wie, że myśmy się w ogóle spotkali. Bo jego komórka daje sygnał 50 km od mojej komórki. Obłęd jakiś. Czyli służby specjalne w Polsce nie funkcjonują. I jeśli myśmy to posłuchali tego wszystkiego, to mogły słuchać służby niemieckie, amerykańskie, japońskie, izraelskie, rosyjskie, kongijskie, dowolne. Słuchajcie, to jest państwo, które nie istnieje. I Sienkiewicz ma rację. No. To jest obłęd. Jak może minister spraw zagranicznych powiedzieć, że myśmy zrobili loda Amerykanom? No ja już nie mówię nawet o języku pana ministra, tylko że on w ogóle coś takiego mówi. Bo ja mogę mówić, że w interesie Polski jest, nie wiem, opierać się Amerykanom, prowadzić grę z Amerykanami, prawda? Ale nie mogę używać tego typu sformułowań, bo to jest jednak minister spraw zagranicznych. A poza tym ja mam proste pytanie. Kwalifikacje. Jakie on miał kwalifikacje, żeby być ministrem obrony narodowej? Jakaś legenda, że walczył w Afganistanie. Nie walczył. Był dziennikarzem, korespondentem, który zresztą miał kłopoty finansowe, więc doszedł do wniosku, że jako korespondent zarobi dużo. Siedział w Peszawarze, dwa razy przekroczył chyba granicę, a tak korzystał z korespondencji innej. Wiem, że taki jest podział, bo ja na przykład tak robiłem, że w Rosji byłej, czy w sowieckiej Rosji wszyscy zachodni musieli mieć akredytację, a wszyscy z państw satelickich, czyli od Polski do Bułgarii, nie potrzebowali tego. No więc ja grasowałam tam, gdzie ci zachodni nie mogli, pisałam korespondencje, oni je dostawali, pisali swoje artykuły na podstawie informacji, prawda? I dzielili się pół na pół. I wszyscy byli szczęśliwi. No ale skąd Sikorski wziął kwalifikację na ministra obrony narodowej? Nie wiem. Ząbek, który był naszym przyjacielem ze Solidarności Walczącej, on faktycznie zginął i on walczył. Ząbek przygotował podstawy pod utworzenie regionu polskiego, który miał walczyć w Afganistanie. Byliśmy dogadani z Departamentem Stanów, ponieważ jeśli dostawał się Litwin polskiego pochodzenia albo zwykły Litwin, Ukrainy czy ktokolwiek i nie zmienił wyznania na islam, był likwidowany, ponieważ nie brali do obozów wienieckich, bo takich nie mieli. No więc chodziło o to, żeby po prostu ratować ich, żeby oni mogli walczyć dalej przeciwko, a wielu było przeciwko Rosjanom, no różnych tam Gruzinów i innych z Armii Czerwonej. No i Lech Ząbek właśnie przygotowywał taką strukturę, żeby oni mogli po prostu wstępować do Legionu Polskiego i w ten sposób ratowali raz życie, mogli walczyć przeciwko wspólnemu wrogowi. I w razie czego po prostu mogli po pewnym czasie ze względu na rany czy nawet kłopoty psychiczne wycofać się, prawda? No ale Radek Sikorski nie miał z tym nic wspólnego. Nic. Skąd taki awans? Dlaczego nie rozmawia się z lekarzami? Dlaczego nie rozmawia się o bolączkach służby zdrowia? W tej chwili mamy taką sytuację, że jak jestem chory,
to o, zerwał pulszową, którą ma w tej chwili, na neurologa, który jest właściwym lekarzem do takich schorzeń, no trzeba czekać do listopada. Tylko po co? Bo jeśli ja się zapiszę na listopad, to zajmę miejsce komuś, kto będzie chory w listopadzie. Wszystko jest zrobione po prostu tak, jakby się chciało zniszczyć i od razu widać, że jest sprawa niekompetentna. O, następna rzecz. Ludzie na stanowiskach dostają jakiegoś amoku. I ostatnio się dowiedziałem, że jeden z notabli w Tychach, bardzo pijany, zrobił awanturę w pociągu, bo nie chciał wykupić biletu od konduktora, bo dlaczego ma dopłacać cokolwiek. To była taka awantura, żeby jednego konduktora zawiesili na 2 tygodnie. No horror jakiś. Zamiast facet powinien polecieć ze stanowiska natychmiast, tylko nie konduktor, a pan radny, czy pan prezydent, czy wiceprezydent, czy jakiś lokalny bonza, prawda? To już powinien być do niego koniec. Koniec. Nie, to. I naprawdę, jeśli my tego nie oczyścimy, proszę Państwa, to Majdan czeka. Ale Majdanu, jak pozbyto się w Polsce Majdanu? Młodzi ludzie wyjechali za granicę. I Majdanu nie zrobią babcie ani dziadkowie w moim wieku. Jest to niewykluczone, jest to wykluczone. I ja miałem problem, żeby tutaj dojść. Musi być zapalnik, ale wszystkie inicjatywy są tłumione za zarodku. No, zobaczcie Państwo, młodzi ludzie jakoś tak podobały się hasła żołnierze wyklęci Narodowe Siły Zbrojne, prawda? I ruch narodowy rósł w siłę. No to co? To na czele tego ruchu stanął Zawisza, który u Guzowatego fundacji był członkiem zarządu czy rady nadzorczej, wszystko jedno. A Guzowaty współpracował z Gazpromem. No już chyba dalej nie muszę tłumaczyć. Winnicki też miał wypowiedzi w sprawie Ukrainy bardzo prorosyjskie. Więc zobaczcie, jak ich się chce od razu z głowy, prawda? O! W sobotę był marsz Ruch Autonomii Śląska, wczoraj. I myśmy robili tam pikietę. I też pikieta, proszę Państwa, tak na pół, nie? PiS katowicki nie przyszedł, ale PiS z Rybnickiego przyszedł. Chociaż mieli tam no, z 40 kilometrów. Ale ONR, czy część odłam narodowców, nie była obecna, nie szła w marszu Ruchu Autonomii Śląska. Robili rekonstrukcję walk na kopalni Michał, która kiedyś zaatakowana była przez piątą kolumnę, no i ty powstańcy śląscy ją uratowali. Więc do marszu poszli i w marszu wzięli udział ludzie z Młodzieży Wszechpolskiej. Szli z flagami i oni tłumaczyli, bo oni chcą przejąć marsz. Ja mówię, no świetnie. No to dla mnie jest informacja, nie tylko rasiole, ale i Polacy nie chcą być w Polsce. Chcą autonomii województwa śląskiego. Koniec, kropka. I słuchajcie, w ruchu narodowym był znowu szok. Więc cokolwiek się zaczyna robić, natychmiast jest uderzenie i próba przejęcia z góry. A jak widać było po nagraniu pana ministra Sienkiewicza, służby specjalne polskie nie funkcjonują. Ja mam jeszcze pewnie akurat cudziełkę dla między innymi do pani Ogródka, bo to dotyczy dokładnie dziennikarzy.
cały czas wszędzie słyszymy, w prasie, w mediach, że szukane jest cały czas są poszukiwani ci, którzy to nagrali i rozpowszechnili. Nic nie mówi się o tym, że ktoś temu był winien, że ich nagrali to też. Ale co oni tam mówili? O ich, prawda? Tak jakby w tej chwili to zginęło. To B, które oni zrobili, tylko przykleili, za przeproszeniem, gówno tym, którzy to nagrali i tak dalej. Ja mówię, że to jest naganne, bo to jest też naganne. I ci, co rozpowszechniają, to też naganne. Ale przede wszystkim jest naganne ci, którzy sobie na to pozwolili. Znaczy, ci, którzy to mówili. Chwała dziennikarzom, że oni to nagłośnili, bo obowiązkiem dziennikarza było pokazać, że w tym cukierku, w złotym sreberku nie ma pysznego Michałka czy jakiejś czekoladki, tylko jest małe główienko. I to obowiązkiem dziennikarza było pokazać. Czyli wszelkie wejścia służb specjalnych do redakcji wprostu, to jest po prostu skandalem, bo to jest zamykanie ust i tak dalej, i tak dalej. Mało mówi się o tym, o czym rozmawiali, czyli ten przykład, który ja dałam, o drukowaniu pieniędzy, prawda? Oni nie dyskutują w sensie, co by tu dla Polski dobrego zrobić, prawda? Nawet jeśli byłoby to na granicy prawa. Nie, tu jest walka o to, jak dokopać opozycji, prawda? Więc nie analizuje się tego, a najlepiej tą sprawę podsłuchował, ilustruje taki kawał, nie? Przychodzi mąż, żona mu rzuca zdjęcia, gdzie tam fikumiku jest z jakąś panią. I mąż mówi, wiesz, musimy dojść do tego, kto chciał rozwalić nasze małżeństwo, kto zrobił te zdjęcia. Czyli nie gadają o tych zdjęciach i dlaczego tam fikumiku i mają dowód, prawda? Tylko kto zrobił te zdjęcia, jest to obłędne. Z mojego punktu widzenia mnie to nawet nie interesuje, kto zrobił. Wyrzuciłabym ministra spraw wewnętrznych za to, że nie funkcjonują służby specjalne, że nie ma kontrwywiadowczych i tak dalej, prawda? Za to, że po prostu się do tego nie nadaje. Natomiast istotne jest, co oni mówili, bo to jest stan państwa. No przecież to nie mówi dwóch sąsiadów o plotka na temat, czy ściek funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, jakby tutaj, nie wiem, zwęzić ulicę, tylko to mówią najważniejsze osoby w państwie. To jest na poziomie ministrów przecież, szefów banku centralnego. To nie są plotki dwóch pań na temat ugotowania zupy, prawda? Więc to jest tragedia, że nie analizuje się tego faktu. Przecież w normalnym kraju to rząd powinien się podać do dymisji natychmiast. A teraz się mówi, że no bo obce służby, niby to Rosjanie chcieli dymisji polskiego rządu. No. Ale rząd techniczny, czy rząd przejściowy na rok można by zrobić międzypartyjnie, czyli wszystkie partie dają do rządu najlepszych ludzi. My, wiecie Państwo, dla mnie ten klucz partyjny w obejmowaniu stanowisk to jest jakaś tragedia. To jest tak, jakby było, że no powiedzmy ministrem zdrowia musi być kobieta, ministrem szkolnictwa musi być mężczyzna, no i znowu tak w kratkę. No a co zrobię, jak akurat mam świetnego faceta na ministra zdrowia, a babki żadnej nie mam, prawda? No przecież jak w danej partii nie ma jakiegoś specjalisty dobrego w danej dziedzinie, to bierze się tego w Polsce, kto jest dobry. No, słuchajcie, dlaczego my mamałpujemy, nie wiem, wymyślamy koło teraz? Przecież druga RP funkcjonowała i funkcjonowała dobrze. Dlaczego my prywatyzujemy wszystko,
a na przykład w drugiej RP w województwie śląskim wojewoda wykupił pakiety kontrolne, czyli 50-kilka% we wszystkich firmach niemieckich. A koncern Laura, który był, miał najgorszy kapitał, czyli szef, właściciel był najbardziej antypolski, to wykupiono w całości. I można było. A my teraz w drugą stronę. Nie wiem, dostali jakiegoś amoku prywatyzacyjnego. Amoku. A to, że źle się dzieje na Śląsku, w okręgu katowickim, to widać, jak ludzie głosowali na Korwin-Mikke. No przecież na Śląsku Korwin-Mikke no wygrał. No jest europosłem, bo ludzie nie chcieli, w ogóle poszło bardzo mało, tam około 25%, czyli 1/4 społeczeństwa wybrała w ogóle, czyli każdy ten dostał 7%, tak? No bo jeśli tam jeszcze głosowała połowa, albo 1/4, albo dostał tam 15% głosów, czy 8% głosów, no to to policzmy, no to niektórzy tam na nich głosowało 5% społeczeństwa, 7% społeczeństwa. I oni reprezentują nasze interesy w Unii. No, a Korwin-Mikke dlatego wygrał, bo PiS był słaby, zły akurat w tym okręgu, no to na PO nie chcieli głosować, na PiS nie chcieli głosować, to głosowali na Korwin-Mikke. Zobaczcie, że PiS nie wygrywał nigdy w Częstochowskim, tam SLD głównie, PO. Teraz całe Częstochowskie głosowało na PiS, bo PiS w rejonie Częstochowy, czyli w okręgu częstochowskim, jest przyzwoity. Poseł jest przyzwoity i mniej więcej wygląda to dobrze, współpracuje z różnymi ludźmi. Nie jest wstydem, prawda? Wszyscy uważają, że ten poseł jest do rzeczy. I PiS wygrał. I w okręgu Bielsko-Biała, Żywiecczyzna, też głosowała na PiS. Bo tam posłowie są albo fajni, albo przynajmniej znośni. Nie przynoszą wstydu, prawda? W Rybnickim już różnie, ale też w miarę dobrze. W miarę dobrze. Czyli w okręgach tych, gdzie PiS był dobry, wybory wygrał. Przecież to nie jest tak, że Kaczyński jest wspaniały, to cały PiS jest wspaniały. No, gdyby Kaczyńskiego sklonować i zostać, gdyby został sołtysem w każdej wsi, okej. Głosujemy na PiS i będziemy mieć Kaczyńskiego w każdej wsi. Ale tak się zrobić nie da. I każdy patrzy na partię, czy to jest PO, czy PiS, przez pryzmat swojego radnego, swojego wójta, członka PiS-u, którego on zna. Lub członka PO, którego on zna. I jak zna i wie, że to jest dureń, łopus, albo jakiś tam dziwny gościu, to on na niego głosować na całą partię nie będzie, bo on się boi. I na przykład wiem, że w Katowicach ludzie mówią, no tylko nie PiS, prawda? Bo będziemy mieć na razie. I po stronie PO też tak jest. Część jest ludzi, którzy są antyruch Autonomii Śląska, wicewojewoda śląski, który jest z PO. On jest wyjątkowo przeciwko ruchowi Autonomii Śląska, ba, nawet marszałek, który jest z PO. Ale są też z PO politycy. Patrz, pan europoseł, obecnie Plura, a wcześniej poseł, który na uszach stawał, żeby jak najszybciej oderwać Śląsk. On tworzył między innymi apele, żeby uznać jak najszybciej Związek Ludności i Narodowości Śląskiej, żeby taka narodowość w ogóle była zaakceptowana. On napisał list do wszystkich gmin i powiatów o wsparcie szybkiej legislacji języka śląskiego. A legislacja języka śląskiego zniszczy wszystkie gwary śląskie. A u nas jest tak, jak rzeczą w całym kraju, że poszczególne miasta lub wsie już mówią trochę innymi gwarami, prawda? Czyli 5 kilometrów dalej już mówi się
się inaczej. Mówi się godom, ale już na polszczyźnie rządzą. To mówi się, mówią, prawda? Po polskim języku. Już jest inaczej. A tak można wszystko po prostu. Oni chcą skodyfikować język, czyli zrobić takie śląskie esperanto, którego wszyscy się będą musieli nauczyć. Więc myślenie w polityce dobrem partii, a nie dobrem kraju, regionu, jest myśleniem po prostu szkodliwym. My musimy dbać o Polskę. O, profesor Franciszek Marek wczoraj na tym wiecu antyrasiowym powiedział, że Heimat to był w Niemczech Heimat, a w Polsce wymyślili mała ojczyzna. Tego czegoś nie było. Jest ojczyzna. Czyli dbałość o moją wieś, o małe miasto jest dbałością o całe państwo. Bo od tego się rozpoczyna, prawda? Ale nie ma mała ojczyzna. Czyli ja mam pracować dla swojej małej ojczyzny, a dla tej wielkiej nie? Nie. To jest wszystko tożsame. Patriotyzmem jest wykonywanie dobrze swoich obowiązków pracy. Ale czasem należy się szefowi postawić. Bo jeśli chcę wykonać dobrze moją pracę i widzę, że jest pomyłka, to muszę powiedzieć, jest pomyłka. A teraz nie ma, bo się boją. Lęk o utratę pracy w tej chwili jest większy i różne inne lęki, niż to było w 80-tych latach nawet. W stanie wojennych ludzie się mniej bali niż teraz. Bo go zwolnią z pracy, bo go zniszczą, bo go wdepczą w chlebę. Mogę? Bardzo sobie zawsze cenię, Jadwigo, twoje słowa, twoje doświadczenie. Wszystko, co mówisz, jest bardzo ważne i tak jest oczywiście tym razem. Postawiłaś diagnozę naszego państwa, zresztą znamy ją, bo przecież śledzimy internet, oglądamy, czytamy i ta diagnoza jest rzeczywiście godna jedynie tych słów, których użyłaś. Obłęd, rządzi żulia i wszyscy to wiemy również z tych taśm prawdy, które oczywiście dobrze, że zostały ujawnione. Mieliśmy świadomość, może nie aż tak głęboką, ale teraz już wiemy, znamy prawdę i to chyba prawie, że do końca. A moje pytanie jest następujące. Czy, bo mówisz, albo zmienić to jakoś, albo uciekać, wyjechać, uciekać, prawda, bo Polski nie ma. Czy mimo wszystko masz jakąś receptę? Na pewno praca u podstaw, na pewno zmiana mentalności i różne środowiska to robią, ale to są tak maleńkie kroczki i takie małe kropelki tej naszej aktywności, że jakby nie nadążają za tym całym złem, które się powszechnie panoszy. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość są w moim mniemaniu i pewnie nie jestem odosobniona tą partią, która może cokolwiek zmienić, ale znowu moje kolejne pytanie, co zrobić, żeby Prawo i Sprawiedliwość się zmieniło, bo jest po prostu fatalnie. Jest fatalnie. Jeżeli na zebranie z posłem Brudzińskim, który objeżdża kraj, w powiecie płockim, który liczy 140 tysięcy mieszkańców, przychodzi 40 osób i organizuje to pani poseł, która odpowiada za okręg, no to ja tu czegoś nie pojmuję. Ja pozwoliłam sobie, powtórzę to teraz, to może jest kontrowersyjna ocena, nie wiem, czy się państwo zgodzicie, czy ty się zgodzisz, że za obecny stan rzeczy odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. Swoim marazmem, swoim brakiem struktur, brakiem aktywności, bo przecież, żeby rządzić, trzeba wygrać wybory, a żeby wygrać wybory, to trzeba przyciągnąć ludzi, a tego się nie robi. Oczywiście nie cała partia, bo przecież są
zacni posłowie, działacze, radni są. Ale niestety jest też wielu takich, którzy no, jakby mijają się z szyldem, z nazwą swojej partii i ich obwiniam, a jednocześnie obwiniam partię. Bo dlaczego Jarosław Kaczyński nie oczyści tej partii? Dlaczego pozwala na ten koniunkturalizm, na te koterie wszelkie? Przecież tutaj mamy bardzo wiele zła, które niejako legitymizuje rządy Platformy. Oni mają władzę i rządzą, a rządzą jak widzimy. Co, jak byś to oceniła? Czy za daleko idę w tej ocenie? I jeszcze jedno pytanie przy okazji. Co sądzisz o tym zjednoczeniu? Mam na myśli Gowina, Ziobrę i tak dalej. Czy to według ciebie dobry krok? Czy to jest jakby przymknięcie oczu na zdrajców? Ja taką zasadę wyznaję, że jak ktoś raz zdradził i wbił nóż w plecy i to wszystko się jeszcze działo w kontekście katastrofy smoleńskiej, czego nie mogę pojąć w ogóle, ale przecież tak było, tak się ziobryści budowali i im to w ogóle nie przeszkadzało, no to czy warto podawać rękę? Może poproszę cię. Pierwsza rzecz. Po Smoleńsku był moment taki, gdzie miałem wrażenie, że ludzie się obudzą. No bo co się stało w Polsce, to może jeszcze ktoś u nas dyskutować za wschodnią granicą, najgłupsza baba na bazarze wie, co się stało. Nie ma żadnej w ogóle dyskusji. Myśmy przekazali informację parę godzin, jaka była aparatura w Smoleńsku 7, jaka była aparatura 10, jak to wyglądało. I to z rosyjskich źródeł, gdzie po prostu na szybko posłano zdjęcia i takie różne rzeczy. No, dobrze, że to szło, co sobie jest, ale myślałem, że po prostu wtedy, jak przyjechało te miliony, bo tylko 2 milionów ludzi chyba było w Warszawie, tam na krakowskim przedmieściu, a może się to zmieniało w ciągu tych dni, ale że szok będzie wystarczająco duży, żeby zacząć ratować państwo, bo wtedy, gdzie jesteśmy, to, no to było widać, no słuchajcie, no gdzie są służby specjalne, gdzie jest BOR, gdzie jest ktokolwiek, że samolot spada, prawda, spada, czy jest strącany, no to nie wiem. Mnie to nie interesuje w szczegółach. Zginęła elita narodu polskiego i to powinno być wyjaśnione do jednego po prostu punktu. Wszystko dokładnie do punktu. Nie zostało. Oddać coś w ręce Rosjan, to ja od razu powiedziałem, no Tusk to nie ma kwalifikacji nawet na bycie, nie wiem, bycie administratorem na moim osiedlu, nie? No bo mu jeszcze coś tam ukradnął, zniszczył i tak dalej, prawda? No więc to było widać wtedy. I myślałem, że mój naród się zbudzi i zacznie działać. Wtedy było masę spotkań. Jeszcze ja z Kaczyńskim spotkałem się. Jeszcze nie była wtedy w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. No, widziałem, no, tak jak zbity pies troszkę wyglądał. Ja podeszłem, powiedziałem sobie, Piarek, ja się złamałam, no będę cię wspierać. To już jest za dużo. No i on wtedy potrzebował tego uścisku, dałem sobie taki silny uścisk dłoni. Rozmawiał już z inną osobą i dalej. No i chciałem zapisać się do PiS-u. No i zostałem przyjęta w ciągu pół roku, czy tam ileś miesięcy. No w międzyczasie zajęłam się Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, więc tam to już w ogóle odpuściłam. Powiedziałam, że to jest jakiś grajdołek. Bo szef Szarama, bo z Szaramą rozmawiałem wtedy, on jest szefem zarządu wojewódzkiego czy regionalnego, jak to się tam nazywa. No, on właśnie wskazał Katowice, no próbowałem się w Katowicach, nie udało się, mniejsza sobie. I bardzo dobrze. I w sumie uważam, że Bóg nade mną czuwał. I potem było szereg spotkań, w
których ja mówiłem za każdym razem. Otworzyć się maksymalnie. Im większy ruch stworzymy, tym możliwość nawet przejęcia agenturalnego przez służby obce jest coraz to mniejsza. Bo ilość agentów zawsze była konstant. Im większy, szerszy ruch, tym było lepiej. Solidarność 10 milionów, a agentów w największym, znaczy maksimum w 1988 roku, gdy ta liczba była najwyższa, w PRL-u było rzędu 100 tysięcy. No więc mogli rozrabiać, skłócać, ale nie mogli przejąć. Jeśli ruch jest zacementowany, malutki, to wtedy możliwość działania rozbijackiego, agenturalnego jest większa. Apelowałam do PiS-u na konferencjach, że zróbcie jak Orban. Orban poszedł szeroką ławą do każdej partijki i stowarzyszenia przyjaciół miłośnika dębu nad rzeczką, bo są też takie stowarzyszenia. Czyli wyboru najlepszych przywódców lokalnych. Bo jak facet miał siłę i walczył o to, żeby tego dębu nie ścinano, prawda? I skupił koło siebie kilkunastu choćby ludzi, to on jest aktywny. On może być radnym w tej wiosce. On może zostać sołtysem w tej wiosce. Jeśli my czegoś takiego nie zrobimy, a Kaczyński sobie zdawał sprawę już w 2005 roku i mówił, że on wie o tym, że partia się zasklepia, że jak w danej wsi jest 5 pierwszych miejsc do rad, to już 6 kandydat nie jest potrzebny, bo gdzie oni go wcisną, prawda? Czyli 6 członek partii nie jest potrzebny. On sobie zdawał sprawę, że jest to cięte. Ale nie był w stanie, czy nie miał możliwości, zdyscyplinować aparatu politycznego. Przecież tam ludzie na siebie nadają. Słuchajcie, to jest jakiś obłęd. Tam nie ma grania jak w piłce nożnej, że ten zespół 11 i jeszcze paru z rezerwy nóżkami przybiera, żeby wejść i kopnąć tę piłkę, bo oni grają tak, żeby dokopać przeciwnikowi, prawda? Czyli żeby ta piłka wylądowała w bramce przeciwnika. I nieważne, kto gdzie gra, prawda? Czy on siedzi i czeka, bo może wejdzie. Tu nie ma, tu każdy gra na siebie. I każdy myśli, że on dokopie tą piłkę do bramki i on będzie posłem, a siedzi w jakiejś wsi i na niczym się nie zna. I wycina wszystkich, którzy mogą być lepsi od niego, czyli mamy selekcję negatywną. Ale żeby to nie było, że na wpisie tak jest we wszystkich partiach. Kiedyś mieliśmy PZPR, nie była jedna i tam dwa satelity, w których lokowali się ci, co nie chcieli być w partii i ich rozwój zawodowy głównie interesował, bo chciał być tym dyrektorem budowy, więc jak chcieli bardzo, żeby się do PZPR, on mówi, nie, bo ja już w SD jestem, prawda? Ale w PZPR też tak było. Część po prostu ci, którzy chcieli karierę robić polityczną, to pogryzali inne, prawda? A tutaj mamy ileś tych partyjek i metody przejęli te same. Partyjniactwa. I jeśli tego się nie wykorzeni, to my daleko nie zajdziemy. I jeśli na przykład przecież Gomułka czy Gierek, przecież oni mieli też kordon sanitarny i nie dochodziły do nich wszystkie informacje. Z Kaczyńskim jest tak samo. No proszę Państwa, 3 lata temu na Śląsku już stwierdzili, że no ja się muszę z Kaczyńskim spotkać. No ja jestem duża, więc ciężko mnie przestawić, ale jeszcze za mną stanęło takich 5 górników, 90-150 kg żywej wagi. Nie przejdą, prawda? Musimy rozmawiać. No i powiedział Kaczyński, ja cię przyjmę zawsze. No ja mówię, no dobrze, ale jak się jeszcze umówi, żebym ja wiedziała, że ty jesteś w Warszawie, bo jestem 300 km dalej. Musimy
być w tym samym miejscu, w tym samym czasie, żeby się spotkać. Zadzwoń do biura. No, dzwoniłam wiele lat wcześniej. No, czyli jest kordon, prawda? Ludzi przyzwoitych obrzuca się błotem. Każdemu jakiś proces wynajdą, że on tam, nie wiem, język pokazał w żłobku, prawda? No, więc żeby go zdyskredytować, nie? Więc ludzie się boją. No po cholerę mi to. Będę kandydować na radnego, to mi przypomną, że ja coś tam robię. Proszę Państwa, jak rozwalono Hollechera, szef Ruchu Narodowego. Ujawnili jego dyskusję na zamkniętym jakimś tamtych wiadomościach na Facebooku. I on się bardzo przejął, że właśnie korespondencja z żoną została ujawniona. I wpłynęli na jego psychikę, goodbye. Szefa Kolibra, który był przyzwoity, żeby go wyprowadzić z równowagi i załatwić, ujawnili, że 5 lat temu, jak już to był kawalerem, podrywał jakąś dziewczynę i pił piwo. No więc ja się mocno zdziwiłam, no jakby chłopaka podrywał, to ja rozumiem, ale że dziewczynę 5 lat temu kawaler podrywał, no to bardzo dobrze robił chyba, prawda? A że pił piwo, no to ja 30 lat temu piłam bardzo dużo piwa, bo bardzo lubię piwo. Rozumiecie? A facet się tak załamał, tak zestresował, że podał się do dymisji, bo nie chciał, żeby mu kopali życiorysie się dalej, nie? Że powiedzą, a w przedszkolu to latał bez majtek. No i co z tego? Prawda? Czyli zauważcie Państwo, jakie są silne presje, żeby wyautować wszystkich przyzwoitych ludzi. I wszyscy mówią, a dajcie sobie spokój z tą polityką. Tylko, że jak my sobie damy spokój z polityką, to polityka nie da sobie spokoju z nami, nie? I będzie wpływać na to, co z nami się dzieje. I od polityki uciec nie można, bo polityka, jeszcze raz powtarzam, działanie rozumne dla dobra wspólnego. I każdy rozsądny człowiek dba o swoją rodzinę, rozumianą blisko, szerzej, o swoją wspólnotę, czyli ludzi żyjących na tym terenie, bo jak płonie dom, to sąsiad jest najbliżej, prawda? On ci pomoże. Nie będziesz czekać na szwagra z Gdańska. Czyli o swój region, o swoją miejscowość i potem o państwo, czyli ludzi posługujących się tym samym językiem i spokrewnionych, bo my przez te 24 pokolenia od założenia Polski, to profesor Andrzej Nowak policzył, my jesteśmy w jakiś sposób spokrewnieni. Wtedy było 1 milion ludzi, no teraz znowu nas spadło. Było już prawie 40 milionów, teraz już jest około 30 milionów i policzyli, że w 30 roku, nie wiem, to ma być nas 17 milionów. No i tak będzie, bo jeśli młodzi wyjadą, no emeryci rozmnażać się nie będą. No w związku z tym produkcja spada. No i tak jak chciał Hitler, że Polacy tania siła robocza. Kiedyś na roboty wywożono siłą, teraz sami jadą i pracują w warunkach czasem żenujących, gorzej niż w czasie II wojny światowej. No można i tak. Można i tak. I tak jak mówiłam o grafenie, o łupkach, sprzedadzą wszystko. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w naszym imieniu decyzje gospodarcze podejmują ludzie niekompetentni i ludzie, których można kupić za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, a robią szkód na kilkaset miliardów złotych. Jeśli my tego nie zrozumiemy, nie zaczniemy działać inaczej, to nic z tego nie będzie. To władza powinna się bać. Nie my powinniśmy się bać,
to władza powinna się nazwać, bo oni za nasze pieniądze mają wykonywać usługi dla nas. Ale tego nie będzie, jeśli każda jednostka będzie sama. Musi dojść do samoorganizacji. Czyli trzeba iść do biura poselskiego grupą i powiedzieć, a jak pan głosował? Panie pośle, to jest ostatnia kadencja, żegnamy pana. W ten sposób, a nie w tej chwili, o prezydent Warszawy zwolniła tego profesora z kliniki, profesora Hazana, coś tam opowiadała. A ja sobie tak przypomniałam, pani prezydent, jak była dyrektorem Banku Centralnego, to było tak 20 lat temu, nie? Kiedyś, jak ją się zapytano, skąd ona pomysły bierze, to ona powiedziała, że no bo nią kieruje Duch Święty. Słuchajcie, naprawdę tak stwierdziła. Ja mam pytanie, Duch Święty albo szatan. I zobaczcie, że ta kobieta cały czas jest w polityce. Ona powinna być odwołana już wtedy. Jakie pani ma kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie? Ja, Sławka Skrzypka, ten, który prezes Banku Centralnego, który zginął nad Smoleńskiem. Ja go znam, jak miał 16, 17 lat. On przychodził do MKZ-u. Była to porządna śląska rodzina, powstańcza. Dziadek powstaniu. Wszyscy zachowywali się przyzwoicie. I on do tej funkcji przygotowywał się. On studiował na iluś uczelniach, w Stanach również. I on o ten bank dbał. Do dziś pracownicy banku wspominają Skrzypka, że był to fachowiec. Skrzypek nie szedł kierować armią, on nie chciał być ministrem obrony narodowej, prawda? A zauważcie państwo, jak Szeremietiew miał już gotową i habilitację i była opracowana, jak ma działać Polska Gwardia Narodowa, znaczy odpowiednik tej w Stanach, czyli obrona terytorialna, no to dziennikarze zrobili mord na Szeremietiewie. Siedem procesów. Komorowski powiedział, że jeśli się okaże, że Szeremietiew jest niewinny, to on odejdzie, on Komorowski odejdzie z polityki. Co odszedł? Mamy prezydenta. A zrobili jaki cyrk? Facet Szeremietiew sprzedał swoje mieszkanie w Warszawie, sprzedał po teściach, sprzedał jeszcze książkę, wziął kredyt, pożyczył pieniądze od kumpla z Kanady. Pożyczył, ale w pożyczce, czyli podatek zapłacił z tego. I zbudował dom pod Otwockiem i nie apartament, nie jakiś, wiesz, wille, olbrzymie, mały domek, normalny domek pod Otwockiem, nie w centrum Warszawy albo na Saskiej Kępie, nie. Zrobili proces, żeby faceta wykończyć. Czyli to jest właśnie każdemu przypiąć łatę, każdego zrobić złodzieja, żeby nie mógł być w polityce. I co? I obrony terytorialnej nie ma, armii nie ma. A ministrem obrony narodowej w rządzie PiS-u powinien być Szeremietiew. Bo to jest facet, który się znał, zrobił doktorat z wojska. On jest wykształcenia prawnikiem i historykiem, dwa fakultety. I do tego specjalizował się w wojsku, w Akademii Obrony Narodowej, gdzie zrobił doktorat i habilitację. Czy my mamy lepszego specjalistę? Nie mamy. To wybrano Radka wybrano. To jest skandal. Ale Radek ma poparcie, wiadomo kogo. Właściwie się nie mówi, bo wtedy jest niepoprawny polityk. Gdyby jego żona rządziła, a nie Radek, może mielibyśmy mniej wpadek. Bo jego żona jest ciut mądrzejsza od niego. Mielibyśmy mniej wpadek. A że rządzi Radek i nie zawsze ona jest w Polsce, to go mniej pilnuje. No przecież ja
zaatakowałem Sikorskiego, jak on w Kijowie powiedział, no podpiszcie, bo wszyscy zginiecie. No co on w ogóle zrobił wtedy? On ośmieszył Polskę. W ogóle politykę europejską śmieszył. Czyli on powiedział, że wszystkich listowców trzeba podużywać, co? No. I dlatego tak. Mówię, mogłabyś powiedzieć parę słów o szkolnictwie i o gender? Szkolnictwo, gender. Słuchajcie, Gamzin to był taki wielki działacz komunistyczny końca XIX, początku XX wieku, który uważał, że żeby zmienić człowieka, a komunizm właśnie miał zmieniać człowieka, należy zrobić marsz przez instytucje, ale instytucje kultury i edukacji, czyli w to miejsce uderzyć. Liberalizm z kolei jest najwyższym chyba stadium komunizmu, czyli też, żeby zniszczyć całkowicie, opanować człowieka, no to zrobili teraz right gender, czyli ja nie wiem, czego chcą, że zachowanie i wychowanie oznacza płeć. No to ja bym musiała być chłopem, nie? A do 3 lat nie można niczego. To jest chore, słuchajcie. To jest absolutnie chore. 12-latek ma decydować, czy on chce być mężczyzną i kobietą. No może w krajach, w których kobiety miały jakieś problemy, no w Polsce one raczej nie miały. Przynajmniej pierwszy Rzeczpospolitej robiła mieczem, robiła szablą. Jak ktoś ich podskoczył, to mogło się to szybko dla jakiegoś zakończyć. Nie miały problemów z dziedziczeniem. No i w ogóle w Polsce tych problemów nie było. W 18 roku kobiety dostały prawa głosu, zajmowały stanowiska różne, brały udział w powstaniach. No, a teraz dla mnie genderyzm jest próbą zniszczenia człowieka jako takiego. Czyli zamiast dorastać i dojrzewać normalnie, odkrywać u siebie, jak się jest kobietą, zainteresowanie mężczyzną i jak się z mężczyzną, że się zaczynają dziewczyny podobać w wieku dojrzewania, to ma się wtedy człowiek zastanawiać. A może ja jestem lesbiją, a może ja jestem gejem. No słuchajcie, to jest po prostu uderzenie w prokreację. Bo akurat pracowałem w telewizji i to jest środowisko kultury i telewizji, które promowało się nawzajem, czyli geje promowali gejów. I tam ich stosunkowo było dużo. Bo ja kończyłem Wydział Automatyki i Informatyki na naszym wydziale, gdzie było 1500 studentów, nie było żadnego geja i żadnej lesbijki. Prawda? Czyli to jest procentowo w społeczeństwie, jest to zdaje się 1,5% w ogóle. Ale w niektórych zawodach oni się promują między sobą, dlatego jest ich więcej. I ja na przykład spotkałem się z tym, byłem zszokowana, no bo myślałem, że te osoby się takie rodzą, że po prostu jest to pewna choroba psychiczna, czy niedoskonałość, jakieś zaburzenie, prawda? To jednak dowiedziałam się, że można się spedalić. Że można się spedalić i niestety znam ludzi, którzy dla kariery pozwolili się spedalić. Więc jeśli my w szkołach i w przedszkolach zaczynamy uczyć dzieci, jak zakładać prezerwatywę, jak to wygląda, jak wygląda stosunek do życia, mi koleżanka dziennikarka mówi, słuchaj Jaćka, ja jestem w szoku. Mój wnuk przyszedł z przedszkola i zaczął mówić, że wiesz, ale ja cię dziewczynko lizać tego nie będę. No słuchajcie, chłopak jest w przedszkolu, ma 6 lat. Czyli to są dyskusje w przedszkolach? No nie wiem, no myśmy na studiach nie mieli takich problemów. No nie mieliśmy. Mieliśmy problem,
jak się zabawić, jak pójść na tańce, jak pojechać na wycieczkę w górach i jak poderwać nowego chłopaka, bo stary mi się już przestał podobać, prawda? To był ten czas. Ale jeszcze o takich rzeczach tośmy zaczęli myśleć już, jak się trochę znudziliśmy, ale to w wieku powiedzmy 30-40 lat. To jest problem sześciolatków. I rodzice nie mają czasu na rozmowy z nimi. Następna rzecz, zauważcie Państwo, że wiedzą, że Polacy są bardzo zdolni matematycznie i olimpiady informatyczne zwyciężają coś pierwsze albo drugie miejsce od kilkunastu lat, to zlikwidowano maturę z matematyki w 90, już nie pamiętam, pierwszym, drugim roku, jakoś tak. Dopiero w tej chwili wróciła na maturę. I jest sieczka. 30% w tym roku nie zdało matury z matematyki. Słuchajcie, to jest efekt. To jest efekt, że matematyka nie była uczona w sposób logiczny rozumowania. Bo już nie ma nauczycieli matematyki z prawdziwego zdarzenia, bo już nie ma fizyków. Przecież zniszczenie szkolnictwa, wprowadzenie tych całych gimnazjów doprowadziło do obniżenia poziomu edukacji. No, jeśli ja byłam w stanie rozwiązać zadanie, może niezbyt skomplikowane, ale z elektrotechniki, a kończyłam studia 38 lat temu, to czegoś mnie nauczono, prawda? A jeśli teraz dziecko nie jest w stanie zrobić prostego zadania na maturze, bo ta matura była prosta, no to świadczy o tym, że celowo zniszczono szkoły. Mało tego, przed wojną też przecież były reformy i reforma edukacji przed wojną szła w kierunku naprawienia czegoś. Czyli, że ewentualnie liceum, ewentualnie gimnazjum, ale tam dzieci po podstawówce szły młodsze do gimnazjum i one były pilnowane przez tych starszych. I my też jak w ósmej klasie, to myśmy się czuli bardzo dorośli i pilnowaliśmy tych maluchów, a maluchy patrzyły na nas jak na dorosłych, prawda? I nie miało się bzików jeszcze. Jak poszedł 16-latek, 15-latek do liceum, tego 4 czy 5-letniego technikum, to jak podskoczył, to go z czwartej klasy tak ucho czepnął, że od razu spokorniał. A teraz wyselekcjonowano, uczono w kółko tego samego, bez sensu, zlikwidowano szkolnictwo zawodowe. A przecież to była świetna rzecz, że chłopak się uczył, czy dziewczyna się uczyła konkretnego zawodu. Jeśli chciała dorabiać technikum, to proszę bardzo, ale coś umiała. A teraz po co? Niewykwalifikowana siła robocza na zmywach. I tyle. To jest tragedia. Nie uczy się historii, nie uczy się literatury. Zauważcie Państwo, że jeszcze to moje pokolenie, może to, które zaraz po 90 roku zdawało maturę, musiało czytać całe książki. A jak znacie syzyfowe prace, jest taka rozmowa Zingera z kolegami i on mówi, że no musimy to tajnie, tą polską literaturę czytać, bo nam w szkole po kusoczkami, czyli też we fragmentach. Znaczy, ja mam wrażenie, że ja zaczynam żyć w okupowanym kraju. Że przecież takich zniszczeń jak w Przemyśle to nie ma po długotrwałej wojnie, bo wojna zbombarduje ci zbrojeniowe huty czy coś tam, a nam rozwolano przemysł włókienniczy, spożywczy, wszystko. Po prostu tych zakładów nie ma. Zaorano. Cukier, produkcja cukru w 2001 roku kosztowała złoty 23 kg. Kazali sprzedawać po złoty 50, a w hipermarketach była po złotówce.
No to jak to jest możliwe? Czyli celowe niszczenie, celowe. Ich cukrowni już prawie nie ma, a cukier mamy po 3 złote. Prawda? I to widać. A przecież tak szybko nasza pensja od 2001 roku nie wzrosła. A w edukacji jest to samo. Czyli zobaczcie Państwo, że teraz liczy się, że około 2 milionów młodych ludzi wyemigrowało. Młodych ludzi. Po II wojnie światowej zginęło 6 milionów Polaków. Ale zginęli też starcy i zginęli w każdym wieku. Czyli przypuścić można, że około 1,5 do 2 milionów zginęło ludzi młodych. Czyli my jesteśmy w sytuacji, jakby się skończyła wojna. I to jest tragedia. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jakoś przechodzą, tak fajnie jest. No nie będzie lepiej, bo wszyscy mówią, a jakoś to będzie. Proszę Państwa, nie będzie. I to, co myśmy pisali w czasie Magdalenki i w czasie wyborów tych nieszczęsnych 35%, że do tego dojdzie, że naród nie będzie już wierzył nikomu, że to się tak stanie, tak się stało. Myśmy wtedy pisali o współczesnej Targowicy. I nie łudźmy się. Za 4 pokolenia, czy za 2, czy może nasi wnukowie będą mówić, co? Targowica to jeszcze było nic. Wyście byli gorszymi zdrajcami i durniami. Bo po Targowicy została własność polska. I można było jeszcze wtedy finansować powstania. A teraz patrioci są kołodupcy. Bo zniszczono wszystko. I normalny Polak ma się zastanawiać nie nad tym, co by tu zrobić, jakiego sołtysa czy burmistrza wziąć, tylko ma się zastanawiać, z czego ja zapłacę za chleb. I o to chodzi. I jest znacznie po prostu gorzej. I za komuny było lepiej, ponieważ były zakłady, ale to były polskie zakłady, może przestarzałe, może... ale własność była polska i one były, istniały i była praca. A teraz tych zakładów nie ma, a co się dało, to sprzedali. Słuchajcie Państwo, wprowadziliśmy do domu, jak gdyby współmałżonka, pijaka, który wszystkie srebra rodowe, telewizory, lodówki wynosi i przepija. Bo ja mam pytanie, co się stało z pieniędzy z prywatyzacji? No, ja rozumiem, sprzedaliśmy huty, bo były nierentowne, złe i tak dalej. Okej. Okay. Gdzie są te zakłady elektroniczne zbudowane? Gdzie one są? Ich nie ma. Bo ja rozumiem, przekwalifikowuje się, prawda? Że dana gałęź przemysłu jest już nieefektywna. No dobrze, to zamykam jedną produkcję, ale otwieram drugą. Gdzie to jest? Gdzie dano miejsca pracy ludziom z kopalń, którym pozamykano kopalnie na Górnym Śląsku, a teraz zamykana jest ostatnia kopalnia w Zagłębiu. Ostatnia. Jak się przyjedzie, ja pamiętam Bytom, piękne miasto było w 80-tych latach. Może tam coś sypało, jakiś zim spadł, bo wędrowały kopalnie. No to różnie tam było. A teraz, proszę Państwa, centrum miasta to są slumsy. Są zamurowane okna i sypią się elewacje. Mnie się płakać chciało. Byłam teraz w Bytomiu w ubiegłym tygodniu. Mnie się naprawdę płakać chciało, jak to widziałam. Lipiny, część dzielnica Świętochłowic. Skąd pochodziło bardzo wielu powstańców śląskich. Nędza. Tam nie można wejść wieczorem nawet z tej dzielnicy, bo cię ograbią, bo z głodu. Z głodu kradną. I to zrobił kto? Buzek. Ślązak z Cieszyna, profesor z Gliwic. Czy profesor z Gliwic
nie myśli przyczynowo-skutkowe, czy lejesz kwas do wody, czy wodę do kwasu, jest to to samo dla niego? To jest tragedia. A my dalej, jak to stado baranów, wybieramy tych samych wójtów, burmistrzów, te same durnowate partie, które już pokazały, kim są. Dalej będą Polacy to robić. I Polski nie będzie. I edukacji historycznej nie ma, żeby nie było dumy narodowej. A ja uważam, że może Polacy durnowaci w wieku 35 plus, to może i są durniami, bo już pokazali. Ale że młodzi ludzie po prostu się wkurzą. Ja liczę na to pokolenie, które ma teraz 19, 18 do 30 lat. Że oni jednak są inni, że oni się nie boją, że oni nie mają wyjścia i nie mają nic do stracenia. A tu się to starsze pokolenie boi się szefa. Słuchajcie Państwo, ja mam 7 procesów. I co z tego? I chcą zastraszyć, żebym się czymś zajęła, żeby... No i co? No, mam tylko tyle, że moje wyjazdy są określone dniami posiedzeń, które spędzam na sali sądowej. Ostatnio Słomka wygrał, bo chcieli z niego zrobić zabójcę, że nasłał z bandy Krakowiaka, żeby zabili jakiegoś sędziego na Śląsku. Bo go wsadzili Słomkę na, nie wiem, na 48 czy na ileś tam czasu. No siedział jako polityczny osobno, nie wiem, fikał gdzieś tam pod pomnikiem, którego się udało, słuchajcie, udało się na Śląsku w Katowicach wyrzucić pomnik wdzięczności armii rosyjskiej, której bronił tego pomnika działacz Związku Górnośląskiego. A teraz mówią o tragedii górnośląskiej. Przecież armia, jak weszła rosyjska, to mordowała, gwałciła, zakładała łagry na Śląsku i tak dalej. No więc Słomkę po jakiejś tam awanturze zamknęli. No i ci z bandy Krakowiaka, jak to się nazywa, świadek koronny, stwierdził, że na spacerniaku właśnie mu zlecił Słomka zabójstwo sędziego. No i w Myślenicach trochę w czwartek chyba, no stwierdził, że to jest dęte i sprawę umorzył. Więc zauważcie Państwo, że takie metody to są, ale nie należy się przejmować. Ja uważam, że ta sytuacja, w której się znalazłam, że wyrzucili mnie z pracy, usiłują stwierdzić, że ja wyłudzam zasiłek chorobowy, bo po 3 zabawach serca i 5 zabiegach na sercu jestem osobą zdrową, no to musiałam wyłudzać, nie? No więc to kolejne te rzeczy, które się odbija jako piłeczkę, one są tylko po prostu upierdliwe czasowo. O. Ale ani mnie nie wystraszyły, ani mnie nie zniechęciły, wprost przeciwnie. No jak się mówi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. No i to miało być przykładem dla innych, nie? Nie podskakuj, bo jakbyśmy z Mielowską taki numer zrobili, to zrobimy to z tobą. To ja zachęcam wszystkich, róbcie tak jak ja. Naprawdę, bo to jest fajna zabawa. Naprawdę fajna. I nie trzeba się przejmować, ale jeśli to, powtarzam słowa profesora Andrzeja Nowaka z Krakowa, jeśli nie podejmiemy walki, to zginiemy. To po prostu zginiemy. Musimy podjąć walkę. Tyle. Może coś optymistycznego na koniec? No to chyba bardzo optymistycznie, że trzeba podjąć walkę. Walka skutkuje tak, że właśnie już pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej nie mamy w Katowicach. Wykonała wreszcie decyzja, została wykonana Rady Miasta z 90 roku. Mamy 2014, nie? No to tam się udało. Długośmy walczyli, ale się udało. No następna rzecz to
Rasiole po raz pierwszy, czyli Ruch Autonomii Śląska, nie szedł w koszulkach Oberschlesio. Po raz pierwszy były wszystkie napisy w języku polskim. No się udało, no coś się udało, no nie wiem, albo dostali pieniądze z innego źródełka i zmienili zdanie. No ale, ale warto walczyć o... Można wygrywać. Założyliśmy spółdzielnię. 5 tygodni od decyzji do ukazania się pierwszego regionalnego numeru Kuriera Wnet. To coś udało, w parę osób. Natychmiast się zapisało dość dużo ludzi do spółdzielni. Nam troszkę jeszcze brakuje, bo jak będziemy mieć 100 osób, to mamy już grupę śląską, bo to mniej więcej jak w skokach jest, nie? Czyli żeby mieć już tutaj nalewalne na Śląsku i znaczy konto już będziemy mieć swoje, natomiast żebyśmy już decyzje wszystkie spółdzielcze też podejmowali na Śląsku, jeszcze nam parę osób brakuje. Można. Sprzedaliśmy choćby na tej manifestacji około 60 sztuk, czyli wszystko to, cośmy mieli, byśmy więcej nie brali. No, kurier się rozchodzi i najważniejsza sprawa, oręż do walki. To jest ekonomia, czyli tak jak w XIX wieku nasi pradziadowie w Poznańskim zakładali spółki, zakładali spółdzielnie, zakładali banki spółdzielcze i podejmowali inwestycje. Cegielski sam nie zbudował. Cegielski zbudował, ale też jako spółka, jako spółdzielnie, prawda? I tam było kilku, złożyli się, ponieważ pozbawiono nas kapitału jako Polaków, i, ale wspólnymi siłami można, gazeta na przykład jest. No, także też apeluję ewentualnie do zapisania się do śląskiej spółdzielni, bo to jest ratunek dla Śląska też, także wykupienie prenumeraty też jest ratunkiem dla gazety na Śląsku, prawda? Czyli z przyczyn patriotycznych, a jeszcze lepiej się opłaca, bo oprócz tej ogólnopolskiej macie jeszcze te teraz 4 strony, a potem będzie 8 stron więcej. Także za te same pieniądze można mieć 2 gazety. Nie uważam, że na tą tę głodówkę, którą myśmy z Jankiem robili, z Jankiem Karandziejem, ja głodowałam, a i z koleżanką Śliwicką, to była taka sztafeta. Zaczął Kraków, potem Warszawa, Sierce, Śląsk, bo ja byłam w tej głodówce śląskiej. Częstochowa. Janek Karandziej był w Częstochowie, rozpoczynał, kończył w Nysie, bo to także szło przez większość regionów. I koleżanka właśnie Śliwicka kończyła w Nowej Rudzie, przejęli pałeczkę z Wrocławia. Bo to przecież nie chodziło o to, żeby sobie zrobić krzywdę, tylko żeby był protest. I to protest ludzi, którzy byli zdani z lat 70., 80., czyli przywódcy z tamtych czasów, którzy pokazali, że jednak no, my nie chcemy tej edukacji. Część rzeczy się lekko wstrzymało, ale oni tak robią swoje, nie wiem. Zastanawiamy się teraz, co można by w tej chwili zrobić, żeby jeszcze raz wstrząsnąć, bo no, wtedy media mówiły, ale no, dość dużo się ruchu wtedy zrobiło, bo jest ten ruch Ratuj Maluchy. Jest tych organizacji właśnie ratujących edukację sporo. Jest ten przecież ruch szczura biurowego, zaraz jak on się nazywa, kolega, który z Liga, tak, dobrego imienia Polski, prawda? Teraz naszą inicjatywę Ruchu Edukacji Narodowej robienia matury z historii przejął też Pietrzak,
ta jego fundacja już w tej chwili. No więc trochę rzeczy się dzieje w tym kierunku, coraz więcej ludzi się uaktywnia i to właśnie profesor Zybertowicz nazywa archipelagi polskości. No więc, ale te archipelagi polskości muszą się połączyć. No i właśnie wczoraj połączyły się w Katowicach, gdzie razem zrobiliśmy i pikietę, prawda? I zrzuciliśmy my ten pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej. Także no nie jest źle, tylko że jest po prostu charówka i im więcej będziecie ludzi się włącza, tym jest lepiej. Niech każdy pazurkiem skrobie ten mur, to wspólnymi siłami jest się w stanie wydrapać dziurę i wyjść na wolność. Ale jak wszyscy będą patrzeć, jak inni już do krwi mają te pazury zdrapane, oni się przyglądają, a może się uda, może się nie uda, to od razu mówię, nie uda się. Bo tych pazurów musi być dużo. Moje pytanie o Ziobrę. No Ziobrę na Śląsku, znaczy ja osobiście jego nie znam. Nigdy z nim nie rozmawiałam. Ale na przykład PiS wyhodował sobie Ziobrystów na Śląsku. Najsilniejsza Solidarna Polska jest w Tychach, bo tam najbardziej skorumpowany, kiepski, nudny jest PiS. Czyli ludzie już mieli tego dosyć, wysyłali listy drogą służbową, dostałam skan wysłane przez biuro senatorskie w poprzedniej kadencji i biuro posła z szefa zarządu regionalnego. Ten list chyba został skrojony gdzieś tam. Podpisali go dwaj radni z Tychów. Czyli kadencji nie tej, tylko jeszcze wcześniejszej i nic się nikomu nie stało. Łobuzy, które miały być, są nadal. Sienicki. Jurek Sienicki, którego znam jeszcze z podziemia, to jeden z inżynierów, którzy przeskoczyli na kopalnię wujek, żeby pomóc górnikom. On już nie wytrzymał nerwowo i zaczął nagrywać, dał pluskwę, żeby się nagrywała też posiedzenia komisji rewizyjnej. No bo po prostu nie wiadomo było, co się w Tychach dzieje w ogóle. No słuchajcie, mafia i jeszcze raz mafia. I nie wiadomo, który poseł w układzie z którym burmistrzem, z którym radnym, z którym, no horror. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie chcę mieć kolejnego procesu. No i tam dlatego powstała Solidarna Polska silna. Powstała też w Katowicach. Znaczy Solidarna Polska w okręgu, znaczy w województwie śląskim jest silna w okręgu katowickim. Czyli tam, gdzie PiS powinien zrobić radykalne porządki, czyli szczotą ryżową, odkurzaczem dokładnie to poczyścić. I ja przypuszczam, znaczy ja nie wiem, bo ja nie siedziałam w środku partii, ale ja przypuszczam, że poszło do wielkiego skłócenia i że ludzie nerwowo po prostu nie wytrzymali niektórych wązów z PiS-u i nie mogli się z Kaczyńskim spotkać, bo jak ja z jednym z posłów rozmawiałam i mówię, a rozmawiałeś z Kaczyńskim? Nie. Mijają 3 miesiące, rozmawiałeś z Kaczyńskim? Nie. Ja mówię, no ale przecież siedzicie na tej samej sali. No tak, ale nie jest to takie proste. Wiecie co, ja tego nie rozumiem, bo ja bym dorwała do Kaczyńskiego na sali choćby, prawda? Nie wiem, jakim to się, więc obawiam się, że żeby partia Ziobrystów, znaczy powstała, musiało dojść do ostrego konfliktu, ostrego skłócenia, ostrego napuszczenia siebie. Uważam, że powinni sprawdzić do bólu, jak to się stało. A druga rzecz, że ja zdrajców
nie lubię. Jak ktoś mnie raz zdradził, już drugiej takiej możliwości nie ma. Bo inaczej bym ja uważała, że sama jestem głupia, prawda? No więc, ale zawsze sprawdzam, czy to była zdrada, prawda? Czyli jak to się stało, czyli dlaczego taka decyzja została podjęta. Jeśli została podjęta ze względów ambicjonalnych i innych i była to zdrada ewidentna, to już takiej możliwości drugiej nie ma. Ale jeśli ja jestem w stanie sprawdzić, że była tam gra operacyjna, że mnie powiedziano co innego, jemu co innego, czyli sprawdzenie, jak to się stało, to wtedy tej zdrady nie ma. No bo ja nie uważam za zdrajców ludzi na Śląsku, którzy po prostu sobie z PiS-em dali spokój. Bo musieli sobie dać spokój. Bo innej możliwości po prostu nie mieli, żeby zostać dalej uczciwymi ludźmi. Ale gdyby to byli ludzie na przykład w Częstochowie, czy ludzie w Bielsku, czy w innej części Polski, to byłaby to zdrada, prawda? Więc tu trzeba to sprawdzić. Słuchajcie, ja wielu rzeczy nie rozumiem. Jeśli ja coś mam do kogoś, to biorę go cztery oczy i mu mówię, to mi się i to nie podoba. I sprawę się wyjaśnia do bólu. I ja mówię otwartym tekstem zawsze. Jeśli to nie pomaga, to biorę jeszcze kilku kumpli, jak w Biblii, prawda? Powiedz grzesznikowi w cztery oczy, potem weź świadka, a potem dopiero mów o grzechu publicznie. I ja to robię. I jeśli próbowano mnie skłócić z wieloma osobami, próbowano mnie skłócić z Macierewiczem, czyli napuścić mnie na Macierewicza na przykład, próbowano to samo zrobić z Szeremietiewem, ale krótka piłka. Jeden telefon i sprawdzenie, czy tak miał miejsce, czy nie. I pokazanie tego publicznie, czyli danie tego telefonu na głośne. I złapaliśmy osobę, która skłócała. Prosta sprawa, bardzo szybko. Więc jeśli tam doszło do takiego skłócenia, to trzeba to też wyjaśnić, nie? No miałam taki numer, że Odorkiewicz mówi mi, że jeden z naszych, znaczy jego jeden z kolegów mówi, że no Dakowski na mnie tam gada coś. No to ja telefon przy Odorkiewiczu do Dakowskiego, on mówi, Jaćka, no jeszcze nie zwariowałem, a o kogo w ogóle mowa, nie? Więc zobaczcie Państwo, jak to funkcjonuje. Więc tu trzeba byłoby sprawdzić. Tam, gdzie była zdrada, to była zdrada, ale tam, gdzie ludzie po prostu już nerwowo nie wytrzymali niektórych rzeczy, no trudno. To trzeba się pozbyć tych ludzi, którzy do tego doprowadzili. Bo tu jest też możliwość. Ale uważam dalej, że szerokim frontem i prawybory. Prawybory na szczeblu lokalnym, czyli na przykład w Chudowej czy w Czernej bierzemy najlepszych ludzi, których znamy. Oni się będą opierać. Nie wybierajmy ludzi, którzy się sami zgłaszają, ja chcę być burmistrzem. Nie. Najlepszych ludzi, których musimy przekonać, żeby startowali. I potem najlepszych ludzi w Kudowie, potem najlepszych ludzi w Kłodzku, tak żeby wybrać, że Kudowa, jak daje do powiatu, to daje swoich najlepszych synów i najlepsze córki, a nie takich, żeby się wszystkie inne się śmiały, że oj, Kudowianie to zawsze są turni, prawda? Czyli powinno zależeć na tym, żeby wybrać do powiatu najlepszych. Słuchajcie, w pierwszej Rzeczpospolitej tak było, były sejmiki ziemskie i wybierano najlepszych z ziemi na sejmik wojewódzki, żeby już było, no wstyd, gańby nie było, nie? Ale to trzeba robić, na ile ludzie będą chcieli. Słuchajcie, to jest instynkt samozachowawczy, albo mamy instynkt samozachowawczy, albo go nie mamy.
w instynkcie samozachowawczym się zawsze zwycięża. Jak do mnie podchodził ktoś i chciał mi pić, to ja zrobiłam krok do przodu i się pytałam, masz jakiś problem? I wtedy on się cofa. A jak ja mówię, a wiesz, to jeszcze portfel mam, no tu jeszcze pierścionki dam ci. No to był głupi, gdyby ich nie brał, nie? Więc zacznijmy myśleć o własnym interesie i zacznijmy używać instynktu samozachowawczego. A co z Ruchem Narodowym, bo mam wrażenie, że negatywna ocena padła po tym spotkaniu Ruchu Narodowego i ogólnie. Ruch Narodowy nie jest jednolity. Bardzo dużo młodzieży, zwłaszcza wpatrzone w narodowe siły zbrojne, żołnierzy wyklętych, chce kontynuować tradycję i to jest bardzo dobry. Ruch kibicowski jest bardzo dobry. Pańczyki nie będą się bić. Chłopaki, które walczą na stadionach o Polskę, będą się bić. W naszym interesie jest, żeby młodzież była wychowana patriotycznie i była zdolna do walki o Polskę. Ruch Narodowy dzieli się na ileś tam frakcji. I są grupy, które nie są prorosyjskie, czyli na przykład Instytut Rybarskiego, jest to jak gdyby elita intelektualna. No, jak to jest akurat grupa, która zajmuje się ekonomią, polityką, prawda? To są ludzie specjalizujący się w tym. I on nie jest na pewno prorosyjski. Ruch Wolności związany z Żebrowskim, ale nie wiem, czy on jest członkiem tego ruchu. Chyba nie. Oni nie są prorosyjscy, oni są patriotyczni. ONR po zmianie szefa i mój kontakt z szefem ONR-u na Śląsku wygląda nieźle. Wygląda nieźle. Z tym, że od razu mówię, że ja nie mam poglądów narodowych. Uważam, że endecja kiedyś za czasów Moskiego zrobiła wiele złych rzeczy dla Polski. Nie wiem, jak oni chcą odgrzewać stare kotlety, czy oni robią potrawę nową. Ja tego nie wiem. W każdym bądź razie ja z tymi grupami rozmawiam. Zrobiłam kiedyś debatę, gdzie brali udział i z JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. Rozmawiałam również z Winnickim, tak, czyli z Młodzieży Wszechpolskiej, która dla mnie jest dziwna. Znaczy, wiecie, tak jak ja na Litwie mówię, chcecie zrobić listę agentury rosyjskiej, patrzcie, kto teraz nadaje na Polaków i kto nadaje przeciwko Ukrainie. I w Polsce to samo, prawda? Więc wystąpienia Zawiszy, wystąpienia Winiarskiego i Bosaka po prostu mi się nie podobały. Po prostu mi się nie podobały, bo to świadczyły o jakichś dziwnych wpływach albo ich głupocie. Bo nie zawsze trzeba być pod wpływem agentury. Może być to po prostu zwykła głupota. Ale te wpływy były. Jeśli Zawisza, i to mam udokumentowane, wysyła z Winnickim w tej chwili z polskimi fanami, bo ja to tak nazywam, czyli polskie flagi, idą w marszu Ruchu Autonomii Śląska, to ja nie wiem, czy to jest idiota, czy jest to sabotażysta, bo przekaz jest taki, już nie tylko rasiole, czyli ludność narodowości śląskiej chce autonomii. Patrzcie, Polacy też chcą, nie? Więc to jest niebezpieczne. Ja z Ruchem Narodowym rozmawiam, mnie zapraszają na dyskusje, debaty, szkolenia, chociaż wiedzą, że gdyby teraz się cofnęły wieki, to ja bym była w grupach bojowych Piłsudskiego na pewno, czyli byłabym w PS-ie i mam poglądy bardzo prokatolickie, bo jestem osobą wierzącą i to bardzo wierzącą, ale jestem poglądów socjalistycznych, czyli denerwują mnie korporacje wielkie, denerwuje mnie
równanie pracowników do niewolników, prawda? Czyli ja jestem bardzo za sprawami socjalnymi. I endecy śmieją się, że my na gruncie interesu państwa polskiego i miłości do ojczyzny dyskutować możemy i my dyskutujemy bardzo ostro, ale to są rozwiązania, bo jeśli to jest dyskusja między patriotami, no to jest rozmowa, czy ja mam siąść przy tym stoliku, czy przy tym, bo tu jest lepsze światło, a tam gorsze światło, prawda? Ale czy ja będę siedziała przy tym stoliku, czy przy tym, niczego specjalnie nie zmienia, prawda? Powinna być debata w Polsce o lepsze dobro, a nie o mniejsze zło. A my cały czas trujemy o mniejszym źle. A tu chodzi o to, żeby było lepsze dobro, prawda? Czyli czy przykładowo kolega Patej z Instytutu Rybarskiego przekona mnie, czy ja jego, to my naprawdę będziemy dyskutować o dobru Polski. I nie będę podejrzewać nigdy jego zmanipulowania, prawda? Bo rozmawia szczerze. Natomiast chcecie, musi przyjść to pokolenie i ja się bardzo cieszę, jak chłopaki kibole walczą i jak z ONR-u chłopaki walczą, bo im się chce, ale wkurzać mnie zawsze będą, jeśli polskimi flagami, czyli fanami polskimi, pójdą w marszu Ruchu Autonomii Śląska. Bo to świadczy o ich braku wyobraźni, o ich głupocie, o zmanipulowaniu lub działaniu agenturalnym. I tam jest niepotrzebne skreślić. Ale cieszy mnie to, tylko no chciałabym, żeby ci młodzi ludzie mieli więcej edukacji historycznej. Bo to, że myśmy odzyskali niepodległość w 18 roku, to chłopaki w 14 roku poszli do Legionów się bić. A potem, że były rozmowy w Paryżu, też dobrze, prawda? Czyli, że była ta strona druga, która była po stronie francuskiej. Bo wtedy była przecież koalicja Wielkiej Brytanii, Rosji, Włoch i Francji, prawda? Czyli Dmowski jako członek Dumy rosyjskiej miał kontakty w Paryżu, ale gdyby w Rosji nie było rewolucji, to nie byłoby niepodległej Polski, bo Francja, Anglia, no nie za bardzo chciały, no może jakieś księstwo. Tam Anglia była i Włosi byli przeciwko powstaniu śląskim. Czyli naprawdę tę geopolitykę teraz należy zawsze wiązać z tymi doświadczeniami historycznymi, które byli. Tyle razy nas zdradzili, że chyba starczy. Może zacznijmy myśleć o naszym interesie, a nie, że ktoś za nas coś zrobi. No, słuchajcie, Radek Sikorski lata do Berlina, no. Pytacie, a co ja mam zrobić? I Tusk pierwszą wizytą, którą odbył, była Moskwa. No przecież to jest chore. Zacznijmy zajmować się interesem na pierwszym miejscu naszym i nie mieć pretensji do obcych, bo on Anglik myśli o interesie jego Anglika i Anglii. Francuz o interesie Francji, Niemiec o interesie Niemiec. Dlaczego oni mają myśleć o naszych interesach? Jesteś Polakiem, to się martw o swój interes, prawda? No i tym właśnie apelem o martwienie się o interes Polski, o interes nasz lokalny, w naszym mieście, w naszej gminie, w naszej wiosce i przysiłku. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami jakoś uda się kraj uratować i edukacja, jeszcze raz edukacja, czytanie wielu mądrych książek, żebyśmy my nie odkrywali koła na nowo, które jest już odkryte
i nie wpadali w te same dołki, które już na swoim grzbiecie i swoich kostkach ćwiczyli nasi przodkowie. I tyle. Oby się słuchało. Dziękuję Państwu bardzo. I apeluję, po 5 zł kupno gazety, to jest na druk następnego numeru. Ewentualnie, jeśli ktoś chce być spółdzielcą, to proszę się zgłosić do mnie, bo też mam ankietę spółdzielczą. Dziękuję bardzo.